Zapraszam, trzecia cela. Siemano. Yo, yo. Dobra, teraz tak. My na siłkę skoczymy. Wypuśćcie nas, jesteśmy niewinni, nic nie zrobiliśmy. Proszę bardzo, pakiet oraz marker. Na siłkę zaraz, co? Podpisujemy ładnie. O, to. Marker zwrotu. Blondyna, na chwilę, na moment. Proszę bardzo. Siemano, Blondy. Na radę z tobą na spacerniak się przeskoczyć? Dzisiaj wieczorem? Jakiś kofra. Proszę ciszę, proszę pana. Okej, okay, jasne, ale godny. Chciałbym z nim się przyjrzeć. Okej, jasne, przepraszam. Dobra. No nic, 80 miesięcy, w pierdol jesteśmy. Nic nie wychodzi Loganowi. Pranie czy coś ładnego, kolego? Na pralnie. Pranie? Samemu? Jasne. Reszta na siłownię chcę. No trudno, to nie idę na siłownię, idę na pralnię. Idziesz na siłownię. Chodź, nie, dlaczego? Wybrałem pralnię. Ale siłownia została przegłosowana. No dobra, gdzie jest ta siłownia? Maćko, za mną zapraszaj. To? Ale nie miał być budynku, co na zewnątrz. Cholera. Ja pierdolę. Zapraszam osadzenie. Siema, dziadu. O, siemano, misie. Siemano, wariaty, co tam? Siema. Kurwa, chciałem na pralnię iść, ale wyjadowanie za siłkę. Czuję się wychowany w przedszkolu. Co tam? No. Czemu ty jesteś, kurwa? No cały wyciapany fluidens. No mówię ci, że przebrałem się, wzięliśmy krzywe dowody, w sensie krzywe legitymacje, ja byłem upyciapany fluidem, żeby wiesz, inaczej wyglądać. Ale legitymacja nie wystarczyła, jak sam widzisz. Nie chuj, nie zmieniam tego. Opa, raz. No nie jest, kurwa, wyjebaliśmy się, ale mówiłem księdzowi od samego początku, że to jest kicha, kurwa, i nie ogarnie tematu, bo on zawsze czego o czymś zapomni. I mówi, ja na freestyle'u to zrobię, to żeśmy, kurwa, wyfreestyle'owali, kurwa. Ja. Spierdoliłem. A gdzie jest kasa? Gdzie jest kasa? U mnie w mieszkaniu. Po 102, ja muszę przynajmniej 30 koła z tego zabrać na pokrycie szkód. No spokojnie, 30 koła dostaniesz na luzie. Jeszcze ja ci coś wrócę i resztę to na spokojnie. O kurwa, już nie mogę. Wszystko by się udało, gdyby nie te wścibskie psy. Tak, nie do końca plan nie był dopracowany, nie oszukujmy się. Jakby były dowody od kopa i tak dalej, brakowało dokumentu. Żeby dostać się do miejsca, gdzie można podkop zrobić mały, uchylić kibel tak zwany, muszę się dostać do karceru. Żeby tam trafić, musimy zrobić rozpierdol. Rozumiesz, awanturę. Który z nas musi tam trafić? Ja jestem stary, więc raczej odpadam. Ale widzę tutaj dwóch młokosów. Możesz się zacząć napierdalać. Słuchaj. Co? Jest młokos, kurwa, to jego weźmy po prostu. Ale, no dobra, no to musi coś odjebać, stary, żeby nas ciebie się trafili do... Ale komu mam najebać? Najlepiej ochroniarzowi. Mi. Ty, poczekaj, nie, ochroniarzowi to dostanę dodatkowy wyrok. Muszę czymś rzucić. Dobra, co się... Coś rozpierdolę, tylko nie wiem, no. Jak się dostaniemy do karceru, może odsunąć kibel, tam jest przejście. Do końca nie wiem, co się znajduje tam, ale widzimy to w filmach i zawsze koło kibli, kurwa, jest wyjście. Też to widziałem. Co ja mam zrobić, no? Czy jakiś rzeź, kurwa, którą może zrobić krzywdę? No stary, no masz tangę, masz odważniki, sporo rzeczy. Stary, nie wiem, no rozejrzyj się tutaj. Ała, pomocy! O kurwa! Ty kurwa jebana, masz kurwa! Dawaj go! A ty kurwa, kurwa, jebu z buta! Okej, okay, spokojnie! Kurwa, jebana. Co kurwa? Co kurwa? Au, masz kurwa! A, wrzuch kurwa! Nie tak mocno, debilu, ty udajesz! Udaję kurwa! O kurwa! Ale lampadę zajebał! Spokojnie, celuj do mnie, ja jestem dziadem! Co za poje? Moja ręka! Dostałem kurwa z palecetora, ja nie chciałem. Dobra. Słuchaj mnie, teraz będą go chcieli zakuć. Będą chcieli go teraz zakuć i zaskoczymy, jak będziemy napierdalać tych bramkarzy. Dawaj. Ej, napierdalaj mi teraz. Dawaj. Wow. Wszystko z nim okej? Okay? Spokojnie, odsunę się. Spokojnie, jesteś spokojni. Ręce na podłogę, joj. Słyszeli to, kurwa. Wszyscy ręce na podłogę, bo ja się nie chruchu. No jasne. A ty kurwa, ała. Ja was kurwa widzę! Stój! Ty kurwa! Stój! Leżysz! Kurwy jebane! Napierdalać kurwę! Napierdalać go! Kurwa! Wzięła się! Kurwa! Co ty sobie myślisz? Jebać was! Kurwy skłam! Kurwa! Spokojnie! Ała! George, racuj się! Ała! Kurwa! Dobra, już spokój, kurwa! Spokój, kurwa! Leżeć, kurwa! No chodźcie, kurwa! Leżeć! Został mnie! Został mnie, kurwa! O, mój łeb! Mój łeb! Mój łeb! Au, dobra, już. Spokój, łeby, siadę ja mój. Leżeć. Leżę, kurwa, jebany debilu, ślepy jesteś. Wstajesz. O, moje ręce, kurwa. Co to ma być? Zostaw mnie, nic nie zrobiłem. Bo w więzieniu, co wychodzi? Stoisz.
zrobiłem, jeszcze nie wiem. Nie wiem, gdzie on zleciał. Co to za bujkaj? Osadzeni. Ale się tak rozrywki, rozrywki, nic się nikomu nie stało. Potrzebujemy adrenaliny, musimy się napierdalać między sobą. Co? Dobra, całuj. Wszystkich zaprowadzić do izolatki pojedynczej. Ja nauczę, że strasznie chodzić nie ma. Wszystko skoki jest strasznie. Dobra, osadzony baton pierwszy. No, gdzie mam iść, kurwa? Wyjść teraz z siłowni, przede mną. Zabiję wszystkich! Zabiję! Wyjdźmy do karcery z blondyną. Gdzie jest blondyna? Przy wejściu tam odpierdala spagaty. Kopiam. Chłopaki, PDW! Kurwa! Nie wpaścia, żeś pierdolił się na piszkach. Panie, żyje pan? Żyję. A się kuruj. Ja już jestem za stary na te numery. Fajnie bo się pobić, ale teraz to już wiem, co nas czeka. Do karceru i chuj. Kogo my tu mamy? Logan Kapucino i... Kiedy rewanż? Cholera, się dawno się nie proszę, też się dawno nie byłem, nie było mi długo w mieście. Wróciłem teraz, chcę biznesy w Brazylii. Jak zwykle trafiłem w odpowiednim czasie w odpowiednie miejsce. I znowu się spotykamy. Osadzony Black, idziemy. Masz w dzieciaka. Będę mu wariacie. Kiedyś tyle na klatę brałem, ile tu jest? 70 kilo. O, też się kiedyś taki zdarzał się, że nawet większe. A teraz jedyne co na klatę łapie to wyroki, kurwa. Wyrok za wyrokiem. Dawno nie siedziałem, pozmieniało się tutaj w kiciu. Słyszałem sobie, że jakieś nowe robótki są tutaj do roboty, że szybciej można wyjść. Trzeba mieć układy u klawiszy. Pst, panowie, dobra, do się jakoś wkręcić na pralnię i jakoś wcześniej wyjść? No, na pralnię. Ale jesteśmy tu we dwójkę. Najpierw na pralnię, a się mi jeden trzymać cholera w mordę tutaj. Nie rozumiesz go? Nie, stary już. Podobno trzymałem go tylko dlatego, bo nie ma już dobra nic do roboty w życiu i po prostu przychodzi tu hobbystycznie. Klawiszem jest do dziecka. Już jako 18 lat miał to był klawiszem, jego stary go tu przyprowadzał. Słuchaj, nie dam rady być jakimś właśnie tutaj pomocnikiem na pralni? Chodzi mi się na tej celi, chociażby coś porobił. Pójść na magazem pokretrizować ten dostęp. Izolatki idą. Dobra, izolatka, izolatką, ale przecież izolatki można wyskoczyć czasem do roboty. Och, olipcia. Najpierw trzeba było pomyśleć. Kapucino, ty co, osadzony? Dobra, daj pan spokój. Cholera. Panie dziadek, no. Ile ty masz lat w ogóle? 64. Kurwa, to wyglądasz na 70. Ty podczas puścigu możesz zasnąć, kurwa, już. Były już takie akcje? Już coś wiek informował, że trzeba zejść ze służby? Raz się było, ale tam cholera. Szybko, żebym dostał plaskacza, to pojechał dalej. Kapucino? Ile? Byłeś kiedyś w izolatce? Byłem. Przejebane tam jest. No, to jest ciężko. I dupcy w ogóle, bo nie wiem, raz na tydzień sprzątają. Najgorzej jest trafić od razu po jakimś chłopie, stary, w szczochy wchodzisz. Kurwa, mi się dobrze zrobię, pierdolę, błagam, żeby była czysta. Wypocone łóżko. Kurwa, mi się dobrze robię, pierdolę. I wchodzisz, tak deptasz taka kałuża malego boczyku. Jest... To bym tego... Jak kapucino do lekarza, to bady jedziemy do izolatki. Tak. Widzimy się później, na razie. Tak, do zobaczyska, PDW wariać. Przepniemy z kajdanki do łóżka, jedną stroną, okej? Okay? Sadzony sobie powolutku wejdzie, usiądzie. Łapy do góry! Straszę cię! Spokojnie, kurwa. Dobra, daj na lekarz mi jakąś tabletę i koniec tej fuszerki. Ciężak, dobry jesteś, już mi się podobasz. Już kurwa celował mnie, pany. Mam cię, kurwa, mam cię! Znowu dałeś się nabrać. Ale... Ja pierdolę. Znowu dałeś się nabrać. Lekarz mi wam świetnie tutaj pomógł. Bardzo mu dziękuję. Przypisał mi tabletki, mam do je dostać po śniadaniu, coś takiego. Mam się wtedy lepiej poczuć. No i bardzo dobrze. Dobra, do celi zapraszam. Ja już ma pan jeszcze wodę, bo sobie przepił tą tabletę. Mam, podejdź. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Co nie napisze? No, blondyna cały czas gapi na mnie. Podziwia lwa. Co blondyna, podziwiasz lwa za klatką? Wow, żebym cię kurwa nie ugryzł zaraz. Właśnie tak. Się przejdę po wybiegu. Mógłby się pan tak nie drzeć po Przepraszam, bloku? Nowa koleżanka, witam serdecznie, przepraszam, nowy jest, to nie wiedziałem, że nie można krzyczeć. Logan Cappuccino, miejscowy, można powiedzieć, obwoźnik, a pani tak, to? Tak, wiem, przez pana to zamieszanie. Jakie zamieszanie? No bo mnie lubi, wariatka, bo mnie lubi, nie polubiła mnie. Pana zadziorna dziewuszka. Do lwa, kurwa? Co ona w ogóle pierniczy? No nic, widzimy się pewnie gdzieś przy barze. Stary, ten cały kasa, który buchtałem, za którą siedziałem. To mam, stary, będę miał w chuj siana, niedługo zentorno. Nigdy już tu nie wracam. O nie. Jebać was. Właśnie Ela. Tak. O, w końcu Wolka. Mamy ten szmalec? Mamy. Zapuszczę jakieś sito na JBL-u. Właśnie tak.
No natomiast chcę się odświeżyć, chcę wrócić do swojej starej fryzury i starych ciuchów. Może jakiś nowy łańcuch. Jelly Bully Boy. Dzień dobry, Lucy. Dawno by u ciebie nie było. O kurwa, zapuściłem się strasznie, zmyj to ze mnie. Ta, klasyka. Gotówka będzie, do widzenia. Daj mi stówkę. Stówka, jasne, trzymaj, bracie. Ty, bonsoir. Dobra, teraz te ciuchy zmienić. Nie, kiedy to było, kurwa, dostałem nauczkę. Panowie, dzisiaj święto wyskoczyłem z pierda, nie chcemy problemów. W końcu jestem na wolce. Co z kurwa grane? Okej, okay, w porządku. Co 80 miechów odpierdolił, byliśmy tylko u fryzjera, chciałem się ogolić. Wyskoczyłem niedawno. Przepraszam, że wstarliśmy na wasz teren, już się zmywamy. Zmywamy się już stąd, sorry panowie. Co tu wam się pobiło na tych klatkach, co wy macie? Co? Nie, nie, była niedługa historia, kłopotę żeśmy zrobili, odjebaliśmy swoje, nie chcemy problemów. Odjebaliście swoich? Nie, nie, odjebaliśmy swoje, w sensie odjebaliśmy bank i wpadliśmy. My będziemy już w ogóle spadać, panowie. Odjebaliście bank, a to podpadam co kamizelki? Ta, ta, bo to... Nie, przed chwilą byśmy spierdali, to było rzeczy, jakie dostaliśmy, byliśmy w kartonie. Serio. W kartonie dostaliście ten... Tak, 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 bo one były w kartonie, oddali nam je po prostu, bo były zarekwirowane. Dobra, my już spadamy, panowie, spadamy stąd. Na razie, poważnie, przed chwilą wyskoczyłem z pierdla, mogę wam kwity pokazać. Spadajmy stąd, księdz, ruszaj dupę. To jest jakieś gangowe osiedle, kurwa, gdzieś nas zawiózł. Ja pierdolę. Dobra, puszczam jakieś sito, patrzcie na to. Nie, nie, strzyj muzykę, zwracam na siebie uwagi. Proszę cię, nie, jedźmy tylko do domu. Znaczy, chcecie się przebrać. Ale obsrany. Nie obsrany, byśmy włapali kulkę. Są fioletowi. Wiecie, że oni mi nogę ucięli i teraz mam protezę. Pamiętam, kurwa. No co, kurwa? Ja pierdolę, to załatwię. Kurwa, cicho. Jebałem się, dopiero wyszło z kicia. Kierowca, zgasi silnik, przygotuje dokumenty do kontroli. Ręce na kierownicy, opuści wszystkie szyby w pojeździe. Jasne, panie. Jestem debilem, załatwię to, nie jestem kretynem. Tak, to raz, jest dużo wałcie, to jest ja pierdolę. Kurwa, upchany. Ale fardy, wezwanie. Strzelamy się gdzieś tam. Ale fart. Do sklepu z ciuchami. Dobra, Banjo, pojedziemy na rozliczenie, bracie, co? Trzeba zrobić trochę kaski. Zobaczymy, ile wpadnie z tego. O, wygląda góry papcio teraz. Daj sto. Dzisiaj będę miał spokojny dzień na pralni, kurwa, a potem zobaczyłem Banjo, jak spierdala z torbą i stwierdziłem, że coś jest chyba, kurwa. To jest styl właśnie Logana, kozacko. Moim zdaniem najlepsza, jedna z lepszych stylówek Logana. Sweterek dopierdolony. Jeszcze z wyprzedaży, z wyperki tak zwanej. Zajmę jeszcze kiepa. W końcu wolność, w końcu wielkie miasto. Jest na druga 15, idealnie, żeby coś pogonić. Problem w tym, że wszystko mam w przyczepie, nie mam telefonu. Dobra, jak wrzucę szóstkę, to wszystko się uda. Jop, kurwa, już coraz bliżej. Okej, już coraz bliżej. Tak, pojedziemy na główny. Główny parking, tam Ołdzi ma swoją kanciapę. Nie będzie przypału, sąsiadka nie będzie nic podejrzewać? Nie, ona okay. Mieszka. Nie. Zajebista chata. Zajebista chata. Na kopcony tu jebie tu ziołem i bongo jest błota, kurwa, 4 tygodniówka chyba. No, kiedyś jak dealowałem, to tutaj miałem też wynajęte. Co, jest tu masz mal? Pamiętaj, że troszkę chciałbym większą dolę za to, że mi wyłapali największy wyrok, bracie. No, zaraz wszystko obgadamy. Ale tu zakopcone, kurwa. Zakopcone nieźle, cały sweter mi przesiąknie, a nówkę sztukę kupię, ale dobra. No dawaj teraz to gangsterskie powiedzenie i rozliczmy tu, w sensie ten, łup. Tyle miesięcy dobra. Niego czekaliśmy. Baton ile chcesz? 10 koła ci wystarczy? Stałeś tylko przy tym. Dostajesz 15 koła, bo jesteś świeżak. Dobra. Właśnie tak, chociaż bym nawet dycha dał, ale dobra, niech będzie. Dobra, a dla mnie ile to będzie szmalcu? Właśnie, czekaj, obliczam. Kurwa, jak to wygląda? 40 tysięcy i pół. Dla kogo? Dla ciebie. Wow, sporo kasy. Jasne, nieźle. Trzymaj. Mówiłem, że teraz... się uda. Księdzu, 30 kawałek. No ale stary, ja tylko zarobiłem jakby 500 na tym, ale okej. Wszystko elegancko, mamy brudną ja kasę. Tak, ja nie zarobiłem nic, ale chuj. Spokojnie, bracie, jeszcze się odkujemy. Ważne, nie, pierwszy, no luzik. Pierwsza akcja, to taka akcja na zero, tak? Złapali na zero, mamy kasę, więc akcja Logan, na zero. A ten, prułeś do policjantów z tej klamy? No, dostała potem mnie policjantka w głowę. Bardzo dobrze. No mnie złapali, to już zacząłem do nich pruć. Panowie, skoczymy do Sandy, schowam to wszystko, wezmę dragi, telefon, ogarniemy się. Komu się chce jechać do Sandy? Ja zostanę już w kracie, ale jak coś, to się jutro widzimy. Dobra, jasne, jesteśmy na łączach w takim ja razie. Nie, jechać, Logan nie ma sprawy. Na razie, no dobra, to przejedźmy się. To co, panowie, jedziemy na Sandy? Macie jakąś czteroosobową furę, która się nie rzuca w oczy? Ja mam taksówkę mam. Taksówka może być, ja schowam swoją, nie chcę się rzucać w oczy. Dobra, zobaczmy, czy można kupić, co? A jasne, a co też kupić? A, jasne, taksówka, oczywiście, jasne. Oczywiście, jedźmy sprawdzić to. Trzymam kciuki. Nawet tutaj. W prawo,
Na głównym skrzyżowaniu będzie, możesz prześlicę przeciąć. Jeśli mu się uda, wyjdź tamtędy, możemy zobaczyć, wiwatować. Nie ma żadnej elektrycznej taksówki. Jak jest przecież, to ostatnia, trzecia. Nie ma. Ten van, ile masz do wyboru? Dwie. To pokaż, a może, to czekaj, to daj mi ci to 10 koła, ja ci oddam w takim razie. Ja mam 3. Surcz, za 10 koła, surgę. Daj mi to 10 koła, ja kupię w takim razie i ci oddam zaraz. O kurwa, nowa taksówka, ale będzie praca dzisiaj. Oh yeah! Yeah boy! Yeah. Nowa taksówka! Niezła fura! Dobre kurwa, chyba jedziemy nową. Dzięki panowie! Nieźle, nieźle. Jedziemy nową furą i 10 koła ci oddam na przyczepach. Pakujcie się, jedziemy moją nową furką. Czekaj, schowam tylko tą furę do tego. No tam normalnie, surcz się nazywa, może nie masz dobrego stażu na taksówce jeszcze. Nie rozumiem tego. Też nie wiem. No mi dali podwyżkę, bo ją wiesz, wyżej postawionym taksówkarzem też. No nowa taksówka. Zapach świeżości, czujecie to? Wszystko nowiutkie. Zobaczcie, radyjko. Tak jest, mogę zacząć robotę. Lecimy na początku do Sandy po kasę, oddam ci nieco to dyszkę. Ale fajna fura. Kurwa maś. A taksówki teraz są wykupione prywatne czy pod urzędem cały czas? No w prywaterze to są, wiesz o co chodzi. Logana, ty nie mógłbyś kupić księdzowi i sprzedać mu? No nie, bo to są jakby tylko tutaj, wiesz o co chodzi. Komuś dowód wypadł, trzymaj. Może nie masz odpowiedniego stażu, wiesz o co chodzi. Ale to ciśnie, muszę pogadać z szefem. Pogadaj z szefciem, ciśnie, się dobrze zbiera. To na pewno będzie tanie w utrzymaniu. Tak, bo to elektryk na gazie jeszcze w słapie jest, kurwa, robione na 1.4. Nowka sztuka, to nowe silniki, Japonii, z japońskie silniki. To już tak zapierdala, że to się w ogóle nie psuje, nie? To 10 lat nie można zajechać, kurwa. No nie słychać nawet, nie słychać go nawet. Rozwodził. Będzie ważono wszędzie. Patrz, dwie opcje świateł, zero, średniawka, hiper. A w środku też ma spoko. No ta, szyba na górze, zobacz. Widać, co się dzieje na górze, szyba, kurwa, jak pada na awarię. Cały dach oszklony. Nieźle. Jo cię cisna fezo. Już jesteśmy w Sandy, ja cię kręcę. Stara dobra chata, tyle mnie tu nie było. Zapach stęchlizny się unosi, świetnie. Otwórz ekwipunek, otwórz magazyn. Trzeba naładować się. 10 koła dla księdza plus dla siebie. Czy biorę 11, 13 indiki, 5 satiwy, 12 mety. Tutaj 40, 500 chowamy. Otwórz magazyn, jeszcze telefon tu był chyba. Baseball do... składany baseball. Proste, że tak. I latarka. Wracamy na dzielnie. Kapuczyno dry, kapuczyno... Co jest? Co tu się stało? Czekajcie. Co u ciebie, Loganie, za rodziną pracę? 23 minut temu. Logan K. ujęty przez RSPD. Poszukiwany listami kończymy recywista odnaleziono w Los Santos. Nic nie dzieje się przypadkiem. Myślisz, że materiał dowodowy, który miał na ciebie prokuratora, tak nagle wyparował? Cieszy warunkowym. Niebawem będziesz musiał spłacić dług. A ja mu zapomniał, wiem, że jesteś przebiegłym, rudym, sprytnym dredziarzem, ale ja bardziej, zapomnij o szantażu, a czy ucieczce, inny wypadku, okręt zatonie, a my z nim. Twój dany emerytowany kurator Clinton. Co ty pierdolisz, człowieku? Ej, co jest, kurwa? Jeździ, ksiądz. Ty nie rozpierdol jej. No nie, nic nie zrobiłem, chciałem zobaczyć jakieś. Jedziemy? Tak, masz tą kasę. Pakujcie się, dobra. Ja mam wszystko. Jeszcze na motel, na chwilę. Na motor, jasno, oznacz na GPS-ie. Dobra. Tu macie sklep jak coś, też się akurat wyposażę. Kanapki dwie, proszę bardzo. I dwie butelki, albo nawet trzy butelki wody. Albo dwie, no nie wydawajmy tej kasiory. No i szlugi najważniejsze. Dobra, mamy to. Kanapka, jest wszystko, dobra. Dobra, teraz do miasta? No teraz na motor na chwilę. Kasę zostawię i... Na motor, jasno, 2 kilometry stąd lecimy. Teraz dobra. Potrzebujemy skłować klamki. Ile mamy kasy łącznie w tym... Klamek potrzebujecie? W skrytce. Ta. Ile kasy na jaki czas by były? Póki słońce zaszło, tylko telefon byście mi musieli pożyczyć, żebym do jednego chłopa zadzwonił. No zarzućcie mu telefonem. Ja mam na ID. Jest opcja taka, że trzeba by niestety, kurczę, wiesz, przedpłatę zrobić, bo nie wiem, czy on... No to nie ma problemu, przedpłata wchodzi w grę, tylko żebyście nam dali te bronie. A zapalniczkę mi wzięli, macie zapalniczkę, kurwa. Tu. Co? Telefon potrzebuję tylko na chwilę. Muszę zadzwonić do chłopa, nie, ja nie mam telefonu. O, Klintonowi odpierdala na starość. No, teraz na Sandy jesteśmy pod motelem. Myślałem, że może jesteś gdzieś na centrum, kurwa. Co on chce tu ustalać, kurwa? Co on mi tu odpierdolił z jakiś... Co on, kurwa, do mnie chce, ten jebany Clinton? Kurwa, chłopak nie odbiera, prawda? Lipa na razie z kamą, tak? No, nie odbiera, chłopak. Chyba, że będziemy jechać przez centrum.
No mamy 80k, tak? No, pracujemy w centrum, możemy podjechać pod SCP. Ty, dobra, warsztat, jeszcze jedna sprawa, kokos. Dobra, to chuj z tą klamką, ma kokos? No właśnie, mam dwie lokacje, gdzie może być laboratorium. Potrzebujemy tylko pozbierać rzeczy. Ale chodzi mi też w ogóle, czy dasz do kogoś skłować do sprzedaży kokosa. Masz kogoś takiego? Do sprzedaży już trochę gorzej, ale no... Dobra, nieważne, nieważne. Kombinować. Jeżeli ogarniemy, będziemy pewni, że produkcja śmiga, to potem coś możemy porozstawiać. Mam paru liderów, którzy latają po mieście. Na kogo zawsze ktoś będzie chętny. Mam chyba gościa od klamy, kos 20 koła. 20 koła, no to możecie wtedy lecieć jak chcecie. Ja mam 19. Ty, a jak się nazywa, jak po 20 chce? Słucham, co? Jak się nazywa ten chłopot klamek? Nie mam pojęcia, chyba się nazywa, czekaj. Nie chcę też rzucać nazwiskami z dupy, ale nazywa się Oscar Smith. Oscar Smith. Ty no, ja mam ten koks, nie? To mogę ci wkredytować. Zarzuciłbyś w kredens? Tak, no przecież. A gdzie go masz? Tu, ej, to jest mi tu dobra, stary, no to zarzucaj mi tu do bagaja, chłopie! No to chodź. Zajebiście, czekaj, zamknę. I przerzuci mi to do mnie. sorry, nie widziałem, wiesz, że chciałem się przenieść, tak pucować, dobra. Poczekaj, księdze. Jasne, czekam tutaj. Ja ty logan, chodź. Okej, jasne, zrozumiesz. Nie co dzień odbieram narkotyki. No księdze, jak tam plan się udał? Tak, 10 setki, 9,70, 64 gramy 90. No to wezmę tą dychę, wezmę tą setkę, wezmę tą 90, stary. Da. Na początek. Dobra, to wyciągnę tu z szafeczki. Mam po tyle, nie? Pacuj mi dość, pakuj tu siaty, wariacie, i lecimy z tym. Okej, dycha, setki, świetnie. Mam na to naprawdę dobrych smakoszy. Można powiedzieć, mam całą śmietankę towarzyską Los Santos. Najwyżej postawionych gangsterów i można powiedzieć ludzi show biznesu, influencerów, którzy biorą ten towar ode mnie. Trzymaj tu resztę do siaty. 90 też potrzebuję trochę. Dam ci. Aj, tyle mam tego. 9, 70. Jasne. Tego mam najmniej. Chyba, że chcesz dwie dychy 90. No nie no, ile wlezie tej 90 dawaj? A, dobra. Ja to wszystko pierdolę i się podzielimy kasą, stary. Ten torno będzie dziwki, będą wszystko będzie elegancko. Aha, będziemy tańczyć. Właśnie tak, na pewno będziemy tańczyć. Więc tylko ja będę tańczył, bo ja tylko dobiorę dla siebie tą kasę, nigdy jej nie zobaczysz. Ale o tym jeszcze nie wiesz, bo ci wyjebałem na kasę. Co? Ile dać, ile wlezie? Pakuj, ile wlezie? 68 na pewno uniosę. Siatka jest mocna, szczelna. 64, świetnie. Siat to zaraz pęknie. Dobra, świetnie, jedę to zanieść do siebie i zaczniemy operację sprzedaż. Rudy, cwany lis. Dobra, panowie, zbieram podpisy, kto potrzebuje klamy. Ej, to twoja taksówa? Tak, moja nowa taksówa, 20 koła. Gada, potrzebujesz klamę? Nie, ja mam jeszcze. Dobra, to księdzu, gdzie jest księdzu? Ja potrzebuję też. No to... Mamy dwie, tak? Potrzebuję 20 koła od ciebie. Ej, co, wyciągnęliście jakiś hajs z tego napadu, nie? Za 19 ogarnię, czy dorzucisz 1000? 20 koła, dawaj. No nie mam, kurwa. A, masz 19, dawaj 19, to. Jasne. Czysty, gotowy, czy tam brudny, dawaj. Te, weźcie go, wyciągnijcie. Ty, gdzie jest księdzu? Z tyłu, u mnie, kurwa. Księdzu, gdzie chcesz klamkę? Ja, mam kasę. No to musisz mi dać 20 koła. Ej, ej, kurwa! Ty napierdalaj, chowajcie się. Siadaj. Ja pierdolę. Ej, stój. Kurwa, co to, kto to jest? Ja pierdolę. Spadajmy stąd. Goj go. Siadaj do auta, Logan. Nie dogoniłem go tym. Kurwa, masz, jestem przygotowany na to. Idziemy do mnie zanieść temat. Mam go za dużo, zaraz tu będą psy. Kurwa, żebym szybciej wyjął. Nie wiem, czy to nie był, kurwa, ten pierdolony pojeb Clinton. Pisze do mnie jakieś SMS-y dziwne, to mógł być on. Ale był sam chyba człowiek ten w tym aucie, jak się daje. Musimy zawrócić. Co jest? Musimy zawrócić, jedziemy do mnie. Dobra, pisze do chłopa, że może tu trzy klamki od niego chcemy. W takim wypadku trzeba mieć broń. Wie, co to jest. Ej, dobrze leci ta taksówka, ty. Ale jego lepiej, no, ale to wiesz, sportowy ma, wiesz, ja mam taksówę zwykłą za 10 koła. 10 koło za co dałeś, tylko? Tak, tylko to wiesz, to jest pod szefa, nie? Jak to rozpierdolę, to muszę pisać, wiesz, wypowiedzenie, takie stałe klimaty, no. Co mówisz, Bobster? Gnata? Czekaj, bo Logan coś ogarnie właśnie. No tak, no dla Bobiego, tak. A, ale kto chce jeszcze? No, Bobster. Halo? A ty Google'a chcę, potrzebuję. No wiem, tak, to wiem. Dobra, ile się mam tutaj? 20 koła. Jak jest za podwięzieniem? Dobra, 20 koła. No. Jest za podwięzieniem, dobra. Dobra, będziemy to ogarniać jeszcze. Dobra, się. Za dużo tematów się dzieje, nie, to spokojnie, nie, takie rzeczy nie będą robione. Bo ten mi pisze, że teraz dużo, więcej czasu mu zajmie. Otwórz ekwipunek, to chowamy, tą 90 też całą chowamy, albo nie, zostawimy sobie 4. Mam gotówkę od George'a, powinno mi tu być 19 tysięcy, 18 jest 19, okej, zgadza się. Teraz tak, garderoba, magazyn, otwórz, magazyn, 21 w takim razie biorę, bo ja mu dołożę. Tak, 70 mi zostaje, więc jest git. Mamy 40 koła na dwie klamki. Kurwa, jakiś ogień i kurwa jakaś kula po mnie przeleciała, nie? Cię.
Ty, żebym się wcześniej zorientował, to może go kurwa rozjebał. Pa, ty, znowu. Widzio? To ten? To nie ten. Uważajcie, kurwa. Co on odpierdala, bo nie kumam, o co mu chodzi, stary. Ale kurwa, on coś jest podejrzany. A tak, jej. Kurwa, znowu jedzie, uważajcie, kurwa. To ten? No. Nie strasz. Dobra, chłopie, on się kręci. Ty mi dałeś kasę, brakuje mi jeszcze 40 koła, czyli księdza kasy i tego Boba kasy. Bo to chyba trochę potrwa, wiesz, dlatego ja chcę na szybkości mieć klamę, bo poluje na mnie pojebany Clinton, stary. Wysłałem jakieś dziwne SMS-y, uczepił się kurwa do mnie, dopierdolił się do mnie. Ten dlatego urzędnik? To. Tak, to prawdopodobnie był on. Przecież Clinton jest jebanym urzędnikiem, jakie sobie można cię połować? Piszemy jakimś długu wdzięczności? Nie, no stary. Ja słyszałem, że on ma coś z głową, ale... No co tam, Bobster? Na więzienie? Ej, Logan, podjedź pod więzienie? Jasne. Już jedziemy. Kurwa. Panowie, 350 za sztukę koksu, a gość bierze 500 gram. To się opłaca? Czy 50 gram. To chyba nie opłaca. No chyba nie. Słuchaj, musisz to w detalu, nie? Tak, to w detalu ogarnę. Jasne, poradzę sobie, akurat będę się teraz wyrabiał na zarobek. Potrzebuję klamek, będzie mi szukał ten kasztan. Kurwa, wiecie, że tu pracuje jakiś sieć, który zbiera hajs za parkowanie? Co, widzieliśmy go ostatnio pod tym. Siema. Masz 20 koła na klamę? Mam. Gdzie mieszkasz? Mogę tu do motelu dla sobie. Chłop się łowi dzisiaj, kurwa, tyle klam. Dobra, uwijaj się. Ten gość od klam teraz mnie odpisuje, co jest z nim? On już pisał, że 3 klamki to już tak więcej, trochę więcej czasu. Halo? Potrzebuję 20 koła twoje od ciebie, gdzie jesteś? Szpital. Los Santos? Jest kurwa szpitalu. Los Santos? Szpitalu. Ale w Los Santos, w centrum miasta. Nie, w Los Santos. Ej, dostałem taki, Logan, dostałem taki SMS od tej wielkiej pani, takiej umieśnionej o treści. Jadon potrzebuje numer twojego kolegi, tego siwego dziada. Logan, czy jakoś tak, dzisiaj ubiłem z nim interes. 3. No dobra, ale po co chce ten numer? Spytaj się, po co jest ten numer, bo Logona już nie ma, siwy dziad, jestem rudy, stary, przystawiony 50-latek. Niech się pierdolnie w pałę, stary dziara. Sprzedajmy trochę tematu i tyle. No, jakiś kokosterą potrzebuje. A potrzebuje go więcej? Jakiś temat. Chyba tak. Poczekaj, powiedz, że mam kokosteron. 400 dolców za sztukę, napisz jej. Zajebisty kokosteron 90%. Nawet teraz na wymiankę. Tak, niech bierze wszystko. Da. $400 da to odkopaj, to podwoże. Ale chodź, taksówka, kurwa, no, się chce jeździć po tym mieście. Zajebiście. Które przyjechałem, ale dobra, pojedziemy sobie taki na objaździk. Dzień dobry! Siemano. Cześć, Ben. Ejbloneczko, kurwa, kocham się. Chłopaki, problemy mamy. Ja ciebie też, Ben, kocham. Dobra, ile tam będzie za podwózkę? Należy potrzebuję księdza na chwilę, księdzu. Ta, o to chodzi, żebyście go wzięli. Weź się go do biesi, on jest kurwa najebany. Weź, ściągnij od niego 20 koła. Ściągnij od niego 20 koła. Księdzu! Umówiłem poważnych ludzi na 20 tysięcy, mam je wypłacić. Chłopaki, zabierzecie go? Tak, zabieramy go, jasne. Super, bo zachowuje się niefajnie. Jasne. No to panowie, wyście go bierzcie. Dawaj po tego księdza. Chodź. Do bagażnika go wsadźcie. Ma 20 tysięcy dać. Trzymawę! Nie chcą mnie nawet wpuścić do jebanego szpitala! Dobra, pierdolę! Co ty gadasz? Wziąłem księdza na plecy, kurwa, szymafę. I chłop wybiegł z krzaku. Ej, księdzu, na 20 tysięcy się umawialiśmy po tą broń. Ja chłop, umówiłem się z chłopem. Nie dociera. Masz 20 koła, bo potrzebuję na chłopa, wiesz, na broń. On już czeka. I uważaj, nie jeździ z takimi pieniędzmi po szpitalach, wiesz, będzie przypał. Za mało. Trzymaj, reszty ci da fem. Ale ty mi nic nie dałeś. Ja dostałem, A, jasne, dobra, przelicz tam, czy dał mi. Daj mu resztę, weź mu daj resztę. Księdzu, nie pij, kurwa. Księdzu. Ile dał? Jaką resztę? Kurwa, z nim się umawiał, ostatnio się z nim umawiał na jakieś kurwa wymiany. 15 klocków dał, 15. 15? No to ktoś 5 koła musi tu zrzucić. No to daj mu jeszcze. Ja nie mam 5 koła. Masz się tu 5 koła, czy nie masz? No ja mam na chacie. Gdzie na chacie masz? No daj, zawieź się. Dobra, to niech ktoś wyskoczy, go zawiązę szybko. Tak, chodźcie ktoś, kurwa, Jadon albo ktoś. Tylko ja nie mam telefonu, jak coś, nie? Zaraz to jest księdzu skaku, ja pierdolę. Siadaj, księdzu, kurwa. Dawa, ja się przyzwolniłem. Przywieźcie mi, kurwa, telefon, dam wam kasę. Jezusów. Ja pierdolę. Wow. Motocyklista za nami, to od nas? Bo nie. Siedzi na, no, siedzi. Zatrzymaj się. Nie masz klamki, jakie zatrzymaj się, chłopie. Czekamy. Na motorze to był Clinton, kurwa, on mnie śledzi. Ten gość jest kurwa nieprzyjemny, potrzebuję klamki, żeby go odpierdolić i go pozbyć. Coś ty mu zrobił? Nie wiem, mu coś odbiło, kurwa, pojawił się znikąd, kurwa, idiota jebany. Jebany Clinton. Chyba to on, głowa nisko.
To jest. Ej, coś się tu wrzucił do środka. To jest. Wywal to, co to kurwa jest? Czekajcie, to sprawdza. Ale nie, to może jakaś kurwa bomba być, ty. To może być bomba, wyrzuć to. Co to kurwa jest za dziadostwo? Czy ten plecak? Weź to, weź to od samochodu, daleko od samochodu to weź, kurwa, szybko. Rzuć go tam i chuj z tym plecakiem, stary, to jest jakieś dziadostwo. Sprawdź, co to jest. A ty dawaj kasę. Wow, bomba. Jakie są rzeczy dziwne. Widzisz to logo? Te. Jakaś kurwa popielniczka. Czekaj, popielniczka, jakiś długopis. Jakieś dziwne rzeczy, chuj do czego. Nie znam się na tym. Też nie mam pojęcia, co to jest. Jakieś... Jakaś... Popielniczka? Długopis? Jakiś pluskwa, co to jest? To może przylepić? Jakiś skaner częstotliwości? Nie wiem, co to kurwa jest, to nie dla mnie, daj ten plecak. Trzymaj, schowaj to do bagażnika. Do bagażnika to schowam, na razie to jest niepotrzebne, musimy ogarnąć klamy. A co to jest? Nadajnik, kurwa, nas tam jeżdżą i robimy. Nie wiem, nie mam takiego na to czasu, potrzebuję ogarnąć klamki, wyjebane mam w to. Dobrze, dajem. Już sprawdzam, wszystko się zaraz wyjaśni, mam tego sporo, to mi się wszystko miesza. Jeszcze ten kurwa gość na motocyklu. To jakiś chłop jewa plecak w ogóle do taksówki. Z jakimiś kurwa dziwnymi rzeczami, jakiś kurwa popielniczką, chuj o coś. Ej, Logan, zadzwonisz do mnie, jak klamka będzie? Jasne, będę się z tym kontaktował. Tylko nie wiadomo, czy nie będziesz musiał po nią pojechać, bo nie mogę mieć kilku klamek przy sobie, stary. To pojadę z tobą po prostu. Dobra, 80 koła, tyle potrzeba. Ej, ona ta baba napisała, tej co sprzedała się kokosterem, czyli napisała, że po tym świństwie coś dajesz co wielkiej z tej sraczki, nie? I możecie wysłać zdjęcie na dowód. Nie, no dziękuję, nie chcę, potrzebuję zdjęć. To czy co, to znaczy, że dobrze, że zainteresowana dalszą współpracą, czy co? Właśnie nie wiem. No to niech spierdala, nie wie jak korzystać z tym, a co warto, niech go nie bierze, no. A, napisała, że jedyny plus to, że odwodniona wygląda lepiej. Uwaga, uwaga, na maskę. Dobra, czy tak, księdzu, ja, ty i jeszcze Bobby chyba chciał, nie? Tak. Nie no, kurwa, ja to kurwa, proszę, fuj! Panowie, kurwa! Kurwa, księdzu, co to odpierdala? Brzyga, robi syf, Borutę robi, gościu! Jebano brzygulec, ty! Jeszcze mnie obrzyga teraz, ty! Taka legenda, że... Przesadził po prostu, kolega, przesadził! To nie można nazwać jej taksówką. Tylko, że ja nie jestem taksówką, ty! Nie, co mówię tak, po prostu... Przyjeźdź na mój dom, bo ja muszę coś ogarnąć. Jak oni się nazywają? Wizytówkę? Bahamę? Z butelki on dzwoni! Tak, już mam 20 takich, wiesz? A tutaj panowie może chcą? Co chcemy, co? Wiesz co, mam wizytówki do rozdania z Hawany. Ulotki. A, dostałem chwilę, dzisiaj, wiesz co, dziękuję, dostałem już dzisiaj. Przed chwilą powiedziałeś Bahamas. Jesteś potrzebuję skoczyć po zapalara. Za chwilę będę, panowie, okej? Okay? Hawana, no. Nie, właśnie, zapalara, tego mi brakowało. Chyba w alkoholowym dostanę taki gadżet. Skoczę po Boba jeszcze. Oni mi się nuje, bania. Bobby tam jechał, ten inny Bobby. Ja pierdzielę, tu się śmietanka zbiera, całego chyba serwera. Największych pojebów. Co jest, kurwa? Nie wiadomo, jakieś kasy płacił, spierdolnięty, zaraz odjebany w pył. No, miło z twojej strony. W jakich wypadach nawijacie, co to pierdolnicie? Siemano. Siemano, ty też chcesz klamę, nie? Jedziemy pod Bahamas, oznacz mi tam Bahamas. Ten, nie ma. Tam więc, księdzu, poczekamy tam wszyscy. O, tak, słucham? No ile będziesz? Już jadę tam pod chatę. Dobra, czekamy, bo cię na siebie. Dobra. Tym wiesz, pod lutro. No i jesteśmy. Tu poczekamy wszyscy razem pod te klamy i pojedziemy ci, co mają po nie pojechać. Odebrać. O, Bobby. Siema. Kindergarten. Ja, jasne, czekaj. Jasne. To jeszcze. Księdzu i kto? Ja, no bo ja dałem wszyscy byliśmy. Oczywiście, rozumiem, хорошо. Za 5 minut będę gotowy na spotkanie, proszę pana. Oczywiście. Dobra, w takim razie, kto zamawiał klamkę, ręka do góry? Ja zamawiałem. Pakuj się do samochodu. Jasne. Ja. Pakuj się do samochodu. Brakuje nam księdza jeszcze. Siemano. Siema. Kurwa, nie odbierałeś. No, jesteśmy pod twoim blokiem, zejdź na parking tutaj, bo jedziemy po klamki. Jale. No i chłopaki, mam przyjebane. Poczekasz tu na nas, zaraz pojedziemy. Poczekamy na księdza jeszcze. Ej, porzucimy do domu błaga. Nie, to za chwilę, stary, bo jedziemy po te klamy, chcę to szybko ogarnąć, stary, nie ma czasu. Robi się przypał. Ten ruski do mnie dzwoni, powiedział, że mam się stawić na spotkanie, albo mnie rozjebie. Każdy przypał. Za 10 minut mam wysłać mi lokalizację, trochę się cykam. Ej, ale metę, porzucimy na chatę szybko. Kurwa, nie mam samochodu. No dawaj. Do szpitala. Jak do szpitala? Dojeżdżam, bo się nie kurwa, jesteś nieogarnięty. On jest napierdolony, śmierdzi od niego alkoholem. Kościół przeklips? Gdzie jest Kościół przeklips? Kościół przeklips, jesteście mi to w stanie na mapie zaznaczyć? Chyba tu. Dobra, skoro księdza nie ma, pojedziemy tam jeszcze zobaczyć. Czekaj tam pod twoim blokiem na parkingu. Dobra, gdzie ten kościół? Tu? Ta, Kościół. Chyba o ten ci chodziło, tu jest eklips.
niecny interes z kościołem. Nie poczekajcie, panowie. Co jest, kurwa? Wow, 10 kafli! Clinton? Nie żartował, to chyba on. Jeśli taka kasa jest łatwa, to w to wchodzę. Nic tu nie było. Ktoś mi chyba w konia robił. Jedźmy. Pod chatę księdza i lecimy. Po klamki. Na Del Perro, tam? Ja depo. Mamy 15 minut, żeby być na lokalizacji. A daleko to stąd? Zaraz ci powiem dokładnie. Dobra. Bo goś to jakoś opisał. Gdzie ten alkoholik jest? Będzie tylko przez minutę. Okej. Warsztat LSC przy lotnisku Greenwich Peakway za 15 minut. Jedziemy. Mamy jeszcze trochę czasu, ale musimy być szybko, bo on tylko tam minutę będzie nas czekał. Ni więcej, ni mniej. Przekażę mu gotówkę i po kolei odbierzemy od niego pakunek. Fanty. Właśnie tak. A wtedy już się policzymy z policją. Tu możemy się zatrzymać. Za warsztatem jest przy lotnisku. Za warsztatem, okej. Czyli za warsztatem. Chyba chodzi o tą miejscówkę. Tak mi się wydaje. Poczekajmy tutaj. Tylko zaprezentujmy się jak profesjonalni gangsterzy, jak pizzy. Pójdzie wtedy fama o nas. Da, wiadomo o co chodzi. Mamy jeszcze jakieś 10 minut, więc możemy sobie przykorzyć czy coś. No to położę walizę z hajsem. Daję cynę. Ale mamy jeszcze spokojnie 8 minut. Ej, to nie jest kurwa ten gościu z Sandy? Ty kurwa, poczekaj. To jest ten kurwa szeryf, jeba. Siemano. Witam, witam. Wszystko jest w plecaku. Jasne. Tego, tak, dokładnie z czym rozmawiali. Ej, coś tu podjeżdża. Ej, słyszycie to? Coś tu podjeżdża. Tata, no. Ale spili wszyscy na ziemię, już! Kurwa, psy, spierdalamy! Co za kurwa jebana? Otrzymaj się. To pomyłka jest, my nie zrobiliśmy! Taser! Ale nie, spokojnie, nie zrobiliśmy! Ja pierdolę! Na ziemi się kłoc, na ziemi się kłoc! Nie wstawaj, nie wstawaj! Nie zrobiliśmy nic, spokojnie! Na ziemi. Spokojnie, nie zrobiliśmy! Ja pierdolę! Połóż się twarzą do gleby, spleć palce za głową! Kurwa, jasne, nie mogę się położyć, mam protezę kurwa nogi, spokojnie, nic nie zrobiłem! Wykonuj polecenia, połóż się na ziemi! Nie mogę się położyć, panowie, naprawdę, mam nowe dżinsy, spokojnie, skujcie mnie, nie zrobiłem nic złego! Panowie, to jakieś nieporozumienie jest, ale mnie wypuść, wykonuj polecenia, jebany. Połóż się na ziemi! Nie mogę się położyć, podejdź, zakuj mnie, nic nie mam przy sobie. Zostaniesz potraktowany taserem, połóż ale, się na ziemi! Ale słyszysz mnie, nie wykonuj mogę się położyć! Wykonuj polecenia! Ale nie mogę się położyć, byku, mam mówić, mam protezę nogi, nie mogę się położyć! Wykonuj polecenia policji, znaczy, nie mogę się położyć, bratku, podejdź, zakuj mnie, nic się nie dzieje, spokojnie, nie denerwuj się! No spokojnie, nie robię nic nie zrobiłem, tylko byliśmy tutaj, staliśmy sobie z kumplami. Nic się nie dzieje, easy. Wystraszyliście nas, myślałem, że to jakiś gang wpadł. Uff, to policja jednak, stary, wstawa, nic się nie dzieje. Ale fart. Myślałem, że to jakiś gang nas atakuje, to policja, na szczęście, że tu przyjechaliście, kurwa. Uff. Jestem aresztowany. A, spokojnie, nic się nie stało. 10.81 za 10.99, suspect in custody. Nie wierzę to. Nie mam nic, kurwa, no wariacie. Ale nas wypuścił, gościu, ja pierdolę. Ale nas wypuścił. Ua, kurwa. Dawaj, to co, my spierdolamy, nie? Ja pierdolę, ale nas zawinęli, ja jebie. Kurwa, no nie, no zniszczyli nas, nie mam nic do powiedzenia. Panowie, ale my tylko tutaj staliśmy. Panie Kapucino, czy pan nie słyszy? Słyszę pana, jasne. Wysiądzie pan z radiowozu. Okej. Okay. Detektyw McCollum, twarzą do radiowozu. Tam pan przeszukany. Tak. My tu nie zrobiliśmy, jaraliśmy sobie trawkę z kumplami, wiesz, imprezkę mieliśmy. Nic się nie dzieje. To jakieś w ogóle nieporozumienie jest. Myślę, że to jakiś gang wpada. Oh shit. Zapomniałem, że ten Smith to jest ten kurwa konfident zajebany. Sandy, stary, nie przykminiłem tematu, ja pierdolę. No nie wierzę, no. Zapomniałem o tym, że to jest ten konfident. Ja pierdolę, to jest mój błąd. Wjebałem chłopaków na winę, nie? Ja pierdolę. To jest tylko i wyłącznie moja wina. Mam potwierdzenie, to on. Panowie, to jest nieporozumienie, my tam tylko staliśmy. Uciekaliśmy, bo myśleliśmy, że jesteście jakimś gangiem. Wsiada pan do środka. Jasne, kurde. Jeszcze kurwa, w mieście popiliśmy, może. Spokojnie, tylko piliśmy piwo, paliśmy sobie, no teraz lubimy sobie zajebać. Ale to chyba nic złego. Ja pierdolę. Jebane życie. Dzień jak co dzień, ale sprzątali nas koncertowo, nie? Łaga psy, kurwa, ja się wystraszyłem, jakby naprawdę nas mieli zgarnąć. Paliliśmy kapcia wąsa, coś tam niuchnęliśmy. Wiadomo, posiadanie nielegalne. Ale po co od razu skuwać na ziemię, panie policjancie? Niedawno wyskoczyłem z pierdla, odjebałem swoje, no jesteśmy czyści, kurczę, to jakieś nieporozumienie. Ty zaraz się wrócisz. Niedawno pan wyskoczył z pierdla? Tak, no nic się nie dzieje, no nic złego, no. A już pan jest ściganym listem gończym. Ale jakim listem gończym? Ja dopiero wyskoczyłem, to ja mogę być listem gończym ściganym, co ty w ogóle pleciesz? Jakąś plecionkę, chałkę mi tu chcesz wcisnąć? Jak mogę być listem gończym poszukiwany, jak przed chwilą wyskoczyłem, panowie? To jakaś głupota jest. Ha, pierdolę. Tyle szmalu. To było zajebiste. Ty, ktoś tu podjechał. Psy, spierdalamy. No mistrzostwo, szkoda, że akurat nas to musiał trafić.
Panowie, to jest nieporozumienie. To jest nieporozumienie, panowie. Proszę. Wiadomo, mam trochę dodatkowych przedmiotów przy sobie, ale panowie, no. Jakiegoś prawnika mogę? Możecie mi rozkłać? Jakiś prawnik czy coś? O kurwę. Znowu, ja pierdolę za nic. Może pan swobodnie poszedł po sali. Proszę panie kapucino, podejdzie pomóc jeszcze raz pod ścianę, stanie pan pomóc. No ale kurwa, o co chodzi? Przecież przed chwilą wyszedłem z pierdola, co jest grane? Teraz zostanie panu przedstawione. Ale co przedstawione? Za co jestem zatrzymany? Teraz wszystko panu powiemy. Musi pan się upewnić, że jesteśmy bezpieczni, tak? Że pan niedawno skończył odsiadkę. Tak, nawet nie zdążyłem nabroić, więc nie wiem, dlaczego mnie zgarniacie. To, co przy panu znaleźliśmy, musimy oddać do analizy na pewno. I zaraz z panem dokończymy rozmowę. Tak jak myśleliśmy. Nasze podejrzenia okazały się prawdą. Zeznania również. To nie jest jakaś... O co chodzi? Bo nie kumam. To co za walizka? Mówili się panowie z pewną osobą na kupno 4 pistoletów za cenę 80 tysięcy dolarów. Wkaliście się z osobą za warsztatem Los Santos Customs niedaleko lotniska. Chcieli panowie kupić te pistolety. Niestety w środku transakcji zobaczyliśmy. No niestety zachęci. Nawet jakbym chciał kupić te pistolety zachęci, to nie możesz mnie skazać. Wiesz, tak, ale za kontrabandę mogę jak najbardziej pana skazać. A żadna kontrabanda, nie ma dowodów. Nie było żadnej wymiany, proszę pana. Ta walizka nawet nie jest moja. Pana. Ale źle to rozegrałeś, mordo. Źle to rozegrałeś. Co ty, kasztanie, pierdolisz do mnie. Chłopie, zachęci, co ty w ogóle gadasz, zachęci, walizka tam leżała, znaleziona, kurwa i tyle. Tak. Osoba linia dowodowa, stary. Chłopie, co ty mi chcesz pierdolić? Stałem za garażem, racja, z chłopkami jaraliśmy se blanty, rzeczywiście, to nielegalne, okej. No za to może kaucja, bo 5 miesięcy, ale jakąś walizkę mi tu pokazujesz, co ty chcesz mi wpierdolić? Chłopie, nie było żadnej wymiany, masz przy mnie jakiś pistolet? No, nie sądzę, więc nic nie ma, gościu. Nie ma dowodu, nie ma sprawy. Narkotyków. No case, boy, no case. Źle to rozgrywasz. Nie wrobisz mnie w nic. Tak pan może uważać, niestety dowody wskazują na co innego, niestety. No musisz mi pokazać te dowody, bo stary to jest słabizna. Pokazujesz mi jakąś walizkę z dupy. Bez jaj, no gość, jakieś zdjęcia może czy coś. Ja, może... Nie, bo to są zasoby dowody, stary. Ja wiem, o co ci chodzi, ale to są zasoby dowody, bratku, no. Niosłeś walizkę z zaplecza, kurwa, i coś pierdolisz, jakieś głupoty. Gość, weź się, zastanów. Słuchaj, jakbyśmy mieli zamiar w ogóle kupić te klamki, to musielibyście wiedzieć, nas za gorącym uczynku przyłapać, jak mamy te w łapie te jakieś pistolety. A tak to a my sobie gadamy o chęciach. Jak banda świrów, kurwa, tak, i w sposób, no daj spokój. Proszę pana, my sobie jaramy jointa, wy nas zarabiacie w coś. Sprawa numer dwa to jest list gończy, który został z panem wystawiony. Ale nie może być list gończy, jak wy wyszedłem z pierdla. Oczywiście, stary, że jest, proszę pana, zupełnie inne zarzuty, za które pan siedział. Zarzuty, które panu grożą z samego listu gończego to: ucieczka przed organami ścigania, usiłowanie zabójstwa pracownika służb publicznych, porwanie pracownika służb publicznych bez uszczerbku na zdrowie, posiadanie nielegalnej broni kasy pierwszej bez zezwolenia oraz bezpodstawne życie broni palnej wraz z handlem narkotykami miękkimi. Ale kiedy? Co ty w ogóle gadasz? Czytając raport. 6.03. A to jest niemożliwe! To jest niemożliwe! No to jak ja siedziałem narkotyki. Teraz w więzieniu i nie było tego? Za co? Tak, nie co zostało to panu doliczone, była zupełnie inna sprawa. Sprawa, którą teraz panu kładziemy, jest przełożona ze względu na brak dowodów, które udało nam się oczywiście uzbierać i teraz za to pan odpowie. Tak samo jak za to, co przed panu znaleźliśmy, jakie postawimy panu dodatkowe zarzuty. Rozumiał pan? Nie ma dowodów! Ja ty w ogóle pierdolisz, gościu? Pokaż dowody, no. Nie pierdol. Dowody pokazuję prawnikowi oraz prokuratorowi oraz sędziom. Nie no, nie ma dowodu, serio. No już głupoty, bajki piszesz. Nie no, wy pierdolicie coś. Bajki piszę, gość. Trzeba odwołać się w Urzędzie Miasta po odsiedzeniu wyroku. Dokładnie. Dobrze, więc przygotowując to wszystko... Jak to mi teraz znaleźć ten list gończy? Wy tak kurwa nie stójcie, bo stójcie jak widły w gnoju, nie? Sporo pan ma wpisów w kartotece. Tu mam... Policja może przedstawić dowody do czasu przedstawienia aktu oskarżenia. Po tym czasie nie możecie zarzucić dawnych przestępstw. Tak mój prawnik mi przekazał. Prawnik pan przekazał. Szkoda. Dobra, nie da się dyskutować. Odegrajmy to ekspresowo, kurwa, nie mam czasu. Rób tam swoje. No róbcie te wyroki, piszcie to wszystko, bo nie ma czasu już. Tak już przesiedziałem na dołku sporo. I jak tam długo jeszcze będziesz te kwity tam wypisywał? Chwila. Wsłuchaj się pan, dwa razy nie będę powtarzał, bo ja sporo czytania. Jasne, dawaj, dawaj. Ucieczka przed organami ścigania, usiłowanie zabójstwa pracownika służb publicznych. Trzymaj kurwa, lepca frajerze jebany. Dopisz do pracownik... zarzutów, cioto. Tak, tak, właśnie to robię. Marzę swoje kasztanie. W porządku. Teraz już możesz pisać te zarzuty. Kolejne pół roku panu dodało. Napaść na pracownik... Na cywila, bo jeszcze dobra, ludzie, to. Ucieczka przed organami ścigania, usiłowanie zabójstwa pracownika służb publicznych, porwanie pracownika służb publicznych bez uszczerbku na zdrowie, posiadanie nielegalnej broni klasy pierwszej bez zezwolenia, bezpodstawne użycie broni palnej, handel miękkimi narkotykami, posiadanie marihuany od 29 do 47 gram, posiadanie metamfetaminy do 20 gram oraz posiadanie kokainy do 20 gram. Łącznie 110 miesięcy, 49 500 dolarów grzywny. Jasne, no kumam, jasne. Proszę o szybkie wykonanie wyroku, czy coś takiego. A przekażemy sprawę do prokuratury. Zobaczymy, jak to się zapotrzy. Dwa razy do żywoci. Speedy do DOC, potrzebujemy transportu na Comedy Mission do jednego zatrzymanego. Och, ci szlak.
120 lat więzienia? Się kurwa z niego nie wyjdę. I oczy kręcę, dobra, siknę sobie przed podróżą i tyle nam zostało. No, ten Smith to nas wjebał na taką minę, że to jest koniec. Ale nas wjebał ten kurwa Oscar Smith. Zapamiętam sobie go do końca życia. Ale już nie będę mieć listu gończego jak coś? Już nie. Jestem czysty, tak? Jak wyskoczę? Tak. No i elegancko. Zajebiście, ja wyskoczę, a wy dalej kurwami będziecie. Zajebiście, no nic, tak. Warto, że też tak w sumie oczyścić, tak? Tabula rasa, napisać nową historię. Od nowa zacząć, po tym pierdolu będę oczyszczony tak. I... Wszystko może świeżo, nie? A ty dalej będziesz kurwa nieudacznikiem jebanym życiowym. No, tak. Dobra, dawaj mnie to zawijajcie, ciutko tam pies, pieski. Ten co za karpan założy. That's right, właśnie, szybciutko dziewczynko. Nie mamy czasu. No i kolejny raz. Ja pierdziolę. Co żeśmy wyskoczyli z kicia, znowu tu musimy trafić. Siemano, kurwa. To zajebiście. No nie, za to chyba się przychoda na dzisiaj kończy. Jeszcze pozamykane wszystko jest. Hop hop, jest jakiś strażnik? Hop hop, hop hop, jest już na spacerniaku? Pucha jest. No nie, zawieniamy pod cele. Nic za nie czeka. Jutro obliczymy straty i tyle. Myślę, że coś dłużej pocholamy. Ale Smith nas no tak załatwił, że to tego się mało kto spodziewał, pierdolony. A Smith teraz będzie dojeżdżany, tylko jak teraz go znaleźć? Jak znaleźć tego Smitha? Zapłaci za to. Saluto wariaty, ja się melduję, lecę na cele się odespać. No nic, miał być inaczej, ale trafiamy tam, gdzie stamtąd już przyszliśmy. Dzięki wszystkim, zobaczysz, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i oczywiście zadyndaj w dzwoneczek.